Pani Ewo, te grzyby, na które teraz Pani pokazuje, to co to za grzyby? Te grzyby to jest płomienica zimowa, tak zwana trójca zimowa, należy do trójcy zimowej. Są to grzyby zbierane teraz o tej porze roku. Są to grzyby bardzo prozdrowotne, nadają się i do duszenia, i do marynowania. Rosną na drzewach, tak? Rosną na drzewach, dlatego bardzo łatwo je rozpoznać, szczególnie z tego względu, że mają przepiękny pomarańczowy kolor. Zima im nie jest straszna, ani temperatura minusowa. W momencie temperatury minusowej przestają rosnąć, gdy pojawia się temperatura plusowa, nadal rosną. Co trzyma Pani w ręku? Co to jest? Szron? Nie, absolutnie to nie jest ani szron, ani wata cukrowa, jak niektórzy twierdzą, albo szać. To są lodowe włosy. Jest to efekt związany z tym, że musi być duża wilgotność powietrza, temperatura minusowa oraz musi być grzyb, który nazywa się łojówka różowawa. I to jest właśnie taki efekt. Taki efekt, tak? To się nazywa Często się lodowe, to spotyka? To jest bardzo rzadkie zjawisko. To się nazywa lodowe włosy. Ten grzyb, który tutaj widzimy, jest to czarka. Z dużym prawdopodobieństwem austriacka. Czarka jest to grzybek tak naprawdę wiosenny, który mówi, że szybko będzie wiosna, który bardzo często pojawia się na przedwiośniu i podczas ciepłej zimy. Czyli co, taki przebiśnik? Przebiśnik, krokusik można tak nawet powiedzieć. Oczywiście jest to grzyb jadalny, można go zbierać. Jest to grzyb jadalny, jest to grzyb, który można zjeść także na surowo. Jest o smaku rzodkiewki. Takie grzyby niekoniecznie w lesie. Takie grzyby to tylko i wyłącznie w naturze. W naturze, tak? Ale chodzi mi o to ogólnie, powiedzmy, na pniach. Te pnie niekoniecznie muszą być w lesie, mogą być gdzieś nawet tak jak tutaj przy polu. Przy polu, przy drogach, tam gdzie kiedyś rosły drzewa, zostały wycięte. Dokładnie tam powinniśmy szukać takich grzybów. Rozumiem. I tu są te... To jest właśnie pocznia koscynowa. A w ogóle jak takiego grzyba przyrządzić? Proponuję z takiego grzyba jako dla smakoszy zrobić sobie kotlecika w stylu ala schabowy. Czyli? Czyli jedynie wystarczy bułka, tarta, jajko i patelnia. I mamy takie wegańskie kotlety.